jak pracuje mi się A7 III i dlaczego uważam, że ten aparat nadal jest taki genialny. Oglądajcie dalej, to wszystko Wam opowiem, łącznie nawet z tym, czego przez te ostatnie 4 lata fotografowania tym sprzętem nauczyłem się o fotografii. Powiem Wam też wszystko to, co sam wiem o ustawieniach tego aparatu, bo uwierzcie mi, jest masa nieoczywistych takich rzeczy zakopanych gdzieś głęboko w ustawieniach, o których z recenzji nigdy się nie dowiedziałem, a potem jak poszperałem na jakichś forach, na Reddicie, na innych forach fotograficznych, no to okazało się, że z każdą małą zmianą mój aparat odkrywałem tak naprawdę na nowo. Obecnie główny segment foto, którym ja się zajmuję, to fotografia przyrody. I tutaj musicie wiedzieć, że mało jest gatunków fotografii tak bardzo testujących granice możliwości sprzętu i umiejętności fotografa, jak fotografia przyrody właśnie. Bo mamy tutaj szybkie akcje małych obiektów, które nagle wlatują nam w kadr, mamy stałe poszukiwanie, myszkowanie autofokusem, poszukiwanie zwierzęcia w gąszczu drzew. I mówię Wam, kiedy przed Wami jest kilka warstw lasu, potem to, co chcecie mieć ostre w kadrze, a za tym czymś znowu pełno warstw lasu, to modlicie się z tym aparatem, żeby autofokus nie zatrzymał się ani za blisko, ani za daleko. Ale są to też jedne z najgorszych możliwych warunków oświetleniowych, bo często najlepsza akcja dzieje się, kiedy słońce dopiero leniwie prześwituje nad horyzontem. A mówię teraz o tym typie fotografii, żeby dać Wam kontekst tego, z czym musiał radzić sobie w ostatnim czasie mój Sony A7 III. Ale nie tylko przyrodę fotografowałem. Robiłem nim też zdjęcia gwiazd, Drogi Mlecznej, ostatnio nawet zorza mi się trafiła, fotografowałem krajobrazy, portrety, imprezy, eventy. Zrobiłem nim sporo zleceń fotografii psów na przykład i miałem też epizod z fotografią motoryzacyjną. Teraz już wiecie, co robi ten aparat w moich rękach. Chyba prawie wszystko. Usłyszałem kiedyś taką anegdotkę, że jak dasz takiemu dziecku, 5-7-letniemu, długopis i kartkę i każesz narysować mu samochód, to dziecko narysuje BMW E60, czyli ten samochód. I dziecko oczywiście nie wie, że rysuje E60 i tak naprawdę przecież wcale nie rysuje konkretnego modelu samochodu. Ale wszystko rozchodzi się o to, że ten konkretny model wozu BMW ma tak klasycznie samochodowe rysy, że każdy taki uproszczony szkic auta będzie przypominał właśnie dokładnie ten samochód. A co ma wspólnego Sony A7 III z BMW E60? To, że w przypadku jednego i drugiego działa pewna analogia. Ta sama dokładnie, bo jeśli zapytać przeciętnego fotografa, które z przedstawionych mu zdjęć ma ten taki legendarny, mityczny look pełnej klatki, to jest bardzo duża szansa, że wskaże on właśnie fotkę wykonaną Sony A7 III. Zdjęcia z tej puszki mają bardzo pełnoklatkowy look. Także nawet dzisiaj wyróżniają się z tłumu. I powiem Wam w tajemnicy, że coś takiego jak ten pełnoklatkowy look istnieje rzeczywiście tylko w naszych głowach. Ale jednak można go wskazać na zdjęciu. I wydaje mi się, że po latach fotografii mam już mniej więcej pojęcie, co go powoduje. Więc moim zdaniem cechy, które sprawiają, że zdjęcie z pełnej klatki wygląda jak zdjęcie z pełnej klatki, to plastyczność obrazka. Ilość szczegółów w cieniach i ilość szczegółów w prześwietleniach. W sumie to tak naprawdę jedna i ta sama cecha, czyli zakres dynamiczny albo rozpiętość tonalna, jak to woli. Bez wdawania się w szczegóły, jest to umiejętność aparatu do rejestrowania detali w najjaśniejszych i najciemniejszych partiach obrazu. Nasze oko, wychodząc z dworu do ciemnego pomieszczenia, przystosuje się, aby widzieć te szczegóły w ciemniejszym pomieszczeniu, w cieniu. Gdy wyjdziemy z tego cienia, na przykład z klatki schodowej, to źrenica zwęzi się, aby wpuszczać mniej światła i rejestrować wyraźnie szczegóły mocno jasnego świata dookoła. Aparat nie ma tej możliwości. Ustawienia ekspozycji są w danym momencie niezmienne. Przysłonę przecież i czas naświetlania definiujemy raz. Klikamy, robimy zdjęcie. A jeśli na zdjęciu mamy jasne od słońca niebo i niemalże czarne, ciemne, bo nie oświetlone słońcem w żaden sposób góry albo las, to aparat ma dylemat. No, technicznie to fotograf ma dylemat, ale upraszczam celowo. Ma dylemat, czy chcemy zobaczyć, co tam się w tym lesie dzieje, czy zobaczyć, jaki kształt mają na przykład chmury. I dlatego właśnie ważny jest ten szeroki zakres dynamiczny, aby na zdjęciu wyciągnąć detal i z najciemniejszych, i z najjaśniejszych partii naraz. I nie wszystkie aparaty robią to jednakowo. Ale nasz Sony robi to wyśmienicie moim zdaniem, w swoim segmencie oczywiście. I powiem Wam więcej, robi to nawet odrobinę lepiej niż Sony A7 IV, bo tą cechę, czyli zakres dynamiczny, można mierzyć w stopniach EV, czyli stopniach ekspozycji. A A7 III ma ich aż 12. No, tak dokładnie to 11,6. A kolejny model w segmencie A7 IV 11,57. No ale to nie jest tak przecież, że przez 4 lata między tymi modelami nie udało się zrobić żadnych postępów w tej kwestii.
Pewnie, że się dało, ale A7 IV ma też dużo więcej megapikseli, a matryce o większej rozdzielczości generalnie radzą sobie gorzej z zakresem dynamicznym, z ISO i z szybkostrzelnością. Ale słuchajcie, nietechnicznie możemy powiedzieć, że zdjęcia z A7 III i A7 IV mają taką samą plastykę, taki sam pełnoklatkowy look. Zrobię Wam za parę odcinków porównanie tych dwóch modeli między sobą, ale dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy chcecie takie ogólne porównanie, czy bardziej techniczne porównanie w oparciu o na przykład użyteczność tych puszek w fotografii przyrody. Napiszcie po prostu, co chcecie, czego chcecie się dowiedzieć z takiego porównania. A jak już będziecie pisać komentarz, to zostawcie również łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujcie, aby nie przegapić wielu kolejnych materiałów, które dla Was zaplanowałem. A będzie w najbliższym czasie sporo poradników, na przykład o tym, jak podnieść w prosty sposób jakość swojej fotografii i jak unikać prostych błędów, robiąc zdjęcia. I jak skończycie oglądać ten film, to koniecznie zajrzyjcie sobie do mojego materiału, w którym wyjaśniam, jak robić zdjęcia na wysokich czułościach ISO, na przykład na 12000, i ograniczyć utratę jakości spowodowaną szumem. No i dobra, pierwsza najciekawsza cecha zdjęć wykonywanych A7 III za nami. Dodam może tylko jeszcze tyle, że jeśli nie macie specjalnych wymagań co do różnych dodatkowych funkcji aparatu, a interesuje Was głównie taka ogólnie pojęta jakość zdjęć, jakie nim zrobicie, to moim zdaniem A7 III to jest nadal ścisła czołówka w tym budżecie. A nawet nie tylko w tym budżecie. Sami zobaczcie, ile kosztuje A7 IV. A trójeczka robi kropka w kropkę takie same foty pod względem jakości. Również jeśli chodzi o ergonomię pracy tym Soniakiem, robi się zdjęcia naprawdę przyjemnie. Nigdy nie był dla mnie ani zbyt ciężki, ani zbyt niewygodny. Odchylany ekran można lubić lub nie, ale dla mnie ma on jedną znaczną przewagę nad ekranem, który wysuwany jest do boku. Mianowicie mniejsze ryzyko, że nim o coś zahaczymy. Przy ekranie w A7 IV już w pierwszym tygodniu zdarzyło mi się zahaczyć tym ekranem właśnie o jakieś drzewo albo coś innego, nie pamiętam teraz dokładnie, ale możecie to w sumie zwalić na moje nieprzyzwyczajenie do tego rozwiązania. Z wizjera cyfrowego korzystało mi się całkiem dobrze. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Szeroka muszla oczna nawet czasem pozwalała mi na mocniejsze oparcie się o nią, gdy byłem już zmęczony leżąc długo podczas zasiadki. Naprawdę często w ten sposób podpierałem sobie głowę o aparat. Przyciski rozmieszczone są komfortowo i w bardzo prosty sposób zorganizowałem je sobie tak, żeby prawie nigdy nie mieć potrzeby wchodzenia do głębokiego menu głównego. A to menu w tym modelu Sony początkowo strasznie mnie denerwowało, ale szybko okazało się, że w tym chaosie jest logika. To jest wbrew pozorom naprawdę super przemyślane menu. Po prostu hejt, który się na nie wylewa, spowodowany jest tym, że nie jest przystępne zaraz na początku po wyjęciu z pudełka. Ale słuchajcie, ono musi takie być, bo upchano tam naprawdę masę funkcji. I nie starajcie się nauczyć na pamięć tego systemu menu. Spróbujcie je zrozumieć. Wtedy stanie się intuicyjne i przyjemne. A teraz wróćmy jeszcze na chwilę do jakości zdjęć. W jednym ze swoich filmów przekonuję Was, tym, do którego Was zachęcałem przed chwilą, że fotografowanie na bardzo wysokich wartościach ISO może być bezpieczne dla zachowania tej właśnie jakości zdjęcia. No i chyba częściowo do tej opinii przyczynił się Sony A7 III właśnie, bo ta puszka wyjątkowo świetnie radzi sobie moim zdaniem z szumami. Mam już w głowie kolejny film o panowaniu nad swoim ustawieniem ISO i w tym filmie pokażę Wam kilka wykresów, które udowodnią właśnie to, o czym powiedziałem, ale teraz musicie mi wierzyć na słowo, że A7 IV szumi bardziej niż A7 III. I tutaj znowu obstawiam, że to jest kwestia tego trudniejszego do okiełznania, bo większego 33-megapikselowego sensora w nowym aparacie Sony. Co z pewnością jest dla Was istotne, jeśli kupujecie albo macie już A7 III, to fakt, że jeśli do tej pory baliście się mocno podnieść ISO, to ISO możecie pociągnąć jeszcze z pewnością sporo w górę. Spójrzcie na te przykładowe zdjęcia robione na ISO 8000 do 12000. I wyobraźcie sobie, że ten aparat ma już 6 lat. W 2018 roku okrzyknięto go przełomowym korpusem i ja dopiero teraz rozumiem dlaczego, bo dzisiaj wciąż dotrzymuje kroku najnowszym sprzętom. Na temat autofokusa wypowiadano się w podobnym tonie, że jest najlepszy, najszybszy, najcelniejszy. I moim zdaniem nadal jest bardzo dobry, ale z jakiegoś powodu dosyć szybko się zestarzał. Ale na szczęście, jeśli fotografujecie portrety, sesje pozowane, inscenizowane, produkty, krajobrazy, a nawet czasem spokojniejsze akcje, to nie wydaje mi się, żeby ten autofokus sobie w tych kategoriach nie radził. Radzi sobie bardzo dobrze, a wykrywanie oka ludzkiego wydaje mi się, że jeszcze przez całkiem długi czas będzie wystarczająco dobre do pracy nawet komercyjnej. Bo A7 III bardzo dobrze wykrywa oko ludzkie,
ale nigdy nie radził sobie wystarczająco dobrze z oczami zwierząt. I o ile psy mogłem fotografować w miarę bezpiecznie, bo ten typ oka autofokus wykrywał całkiem nieźle, to już w przypadku ptaków prawie nigdy nie używałem śledzenia oka. Ptak musiałby być bardzo blisko mnie i wypełniać prawie cały kadr, aby ta opcja działała tak, jak tego oczekuję. A wiecie, kiedy zobaczyłem, jak dobrze działa ten autofokus na ludziach, to chciałem podświadomie, żeby tak samo było na innych zwierzętach. Więc tutaj w kwestii autofokusa, jeśli tylko jesteście na tyle szaleni, żeby zaufać mojej opinii, to uważam, że każdy, kto fotografuje ludzi, a nie zwierzęta, będzie bardziej niż zadowolony z rezultatów. Wisienką na torcie jest wybór obiektywów. No ale to już nie jest kwestia tylko tego jednego aparatu, a całego systemu Sony, który przyciągnął producentów firm trzecich, takich jak na przykład Viltrox, Samyang, Sigma, Tamron. Do Sony znajdziecie praktycznie każdy obiektyw, o jakim sobie tylko pomyślicie. A potem znajdziecie także jego tańszy odpowiednik, jeśli chcecie szukać czegoś właśnie w niższym budżecie. Wiecie, co zawsze robię, kiedy kupuję nowy aparat? Albo znowu, odniesienie motoryzacyjne, albo kiedy kupuję nowe auto? Cackam się z nim jak z jajkiem. Chronię, czyszczę, przejmuję się generalnie i zawsze mam obawy. Zawsze. Boję się, że coś uszkodzę, zarysuję, albo że zaraz minie rok od zakupu i okaże się, że nie wygląda ten sprzęt już tak pięknie, jak wyglądał prosto po wyjęciu z pudełka, czy prosto po zakupie. I jak ja się zdziwiłem, kiedy po 4 latach pierwszy raz postawiłem Sony A7 III na półce bez obiektywu z samą zaślepką matrycy. Patrzyłem tak na niego, patrzyłem i on nie ma żadnych rys. Folia na wyświetlaczu też jest jak nowa, nie odkleja się ani trochę. 4 lata. Nic nie trzeszczy, nigdzie nie zeszła farba. Fakt, aparat nie jest tak błyszczący jak na początku, ale po 4 latach, przypominam, po 4 latach fotografii zwierząt w różnych warunkach, ten aparat wygląda bajecznie. Sony się postarało. Jak już nawiązałem do ciężkich warunków, w których ten aparat pracował, to powiem Wam też coś więcej na ten temat. Jeżeli planujecie kupić ten sprzęt, to ucieszy Was z pewnością wiadomość, że jeśli tylko posiadacie obiektyw z uszczelnieniem, to w połączeniu z 7.3 możecie robić foty nawet w deszczu, w śniegu, w burzy piaskowej. W sensie ja robiłem wielokrotnie, może nie w burzy piaskowej, ale nigdy mi obiektyw nie zaparował, nigdy nie zalało aparatu. Jak teraz o tym myślę, to nigdy przenigdy ten aparat nawet nie wywalił mi żadnego błędu, ani nie wyłączył się nawet na moment. Nie zawiesił się też nawet na sekundę. Czy to w deszczu, czy podczas upału, czy w śniegu, w mrozie. Nosiłem go wielokrotnie w plecaku, w którym raz skakał na podejściach górskich, a raz był celowo mocniej przymocowany wewnątrz plecaka. Jedyne co robiłem, to zawsze po narażeniu go na wilgoć, po powrocie do domu, wyjmowałem go z plecaka. A jak przychodziłem z mrozu do domu, to akurat wtedy go nie wyciągałem od razu. Czekałem zawsze, aż w plecaku samoczynnie wyrówna się temperatura. No i unikałem kładzenia go na mokrej ziemi i mokrej trawie. Zawsze szukałem jakiegoś pieńka albo skrawka kamienia, bo przeczytałem kiedyś, że klapka od baterii to jest słaby punkt tej obudowy. I faktycznie na moje ma to sens, bo tam uszczelnienia w tym miejscu nie ma. W tym roku mój Sony A7 III idzie w odstawkę na rzecz A7 IV. Po przesiadce z lustrzanki na A7 III mogę powiedzieć śmiało, że rozwinąłem trochę skrzydła jako fotograf. I wcale nie dlatego, że aparat robi zdjęcia za mnie, jak niektórzy uważają. Robię nim zdjęcia w podobny sposób, jak to robiłem Nikonem D7200, D5600, przed nim, a jeszcze wcześniej Fuji S5600. Różnica jest taka, że z tym aparatem mogłem robić zdjęcia w warunkach, w jakich wcześniej bym zupełnie nie mógł. Dostawałem dobrą jakość obrazu, fotografując jeszcze przed świtem. Albo po zachodzie. Mogłem fotografować aparatem ustawionym na statywie zaledwie parę centymetrów nad taflą stawu dzięki odchylanemu ekranowi. No i w końcu mogłem fotografować jakąś tam akcję. Psy w biegu, ptaki w locie. Jedno z moich ulubionych zdjęć, kwokacza z żabą w dziobie, wykonałem dosłownie tylko i wyłącznie dlatego, że miałem wystarczająco szybki autofokus. Starszym aparatem może miałbym szansę na to ujęcie, ale ja nie chcę mieć szans, ja chcę mieć pewność. Analogowi puryści w komentarzach często piszą, że o, kiedyś to robiono zdjęcia ptaków w locie albo psów w biegu, nie mając cyfrówek i operując tylko manualnym pierścieniem ostrości. A ja powiem na to. No i co z tego, że robiono? Że się da. Ja wiem, że się da. To znaczy, że ja też mam biegać z analogiem? Da się także kosić pole kosą, a potem mucić je cepem. Jakoś nie widzę, żeby rolnik chętnie sięgał po cep, bo kombajn pozbawia go radości uprawiania roli. Technologia idzie do przodu. Nie palimy już ognisk, ale wracamy do nich od czasu do czasu dla własnej przyjemności. Jednak większość czasu gotujemy na gazie albo na indukcji.
nie jeździmy już drezynami, tylko samochodami, które są wygodniejsze i szybsze i bezpieczniejsze. Nawet ci, którzy tak chętnie komentują, że ta technologia teraz to nikomu niepotrzebna i im analogi i stare lustrzanki wystarczą, nawet oni, nawet wy, drodzy komentujący, piszecie ten komentarz przecież nie w gazecie, tylko w sieci, na YouTubie. Technologia dosłownie umożliwia wam w ogóle wyrażenie własnego zdania, więc tak, doceniam tego klasycznego ducha fotografii. Kadry liczone w dziesiątkach, a nie w tysiącach. Pomiar światła skrupulatnie mierzony światłomierzem i czasochłonne oraz kosztowne wywoływanie w ciemni. Doceniam i czuję ten klimat. Jak wrócę do spokojnej i klimatycznej fotografii ulicznej, to chętnie sięgnę i po analoga nawet. Ale najpewniej po jakiegoś Fuji X-T3 i będę nim trzaskał tylko zdjęcia czarno-białe. Ale póki co, jeśli miałbym wybrać jakiś relikt przeszłości, który chciałbym, żeby wrócił, to sorry, ale nie wybiorę mody na aparaty analogowe, tylko na przykład chciałbym zobaczyć znowu wyścigi WRC grupy B i niech się konstruktorzy wykażą. A jeśli chodzi o aparaty i o naszego wspaniałego Sony A7 III, to moje zdanie jest takie, że kupujcie go w ciemno, jeśli tylko stoicie przed zakupem. To jest świetny kombajn roboczy, nawet w 2024 roku i podejrzewam, że także w nadchodzących latach.